Dzień dobry, cześć moi drodzy, witam was już w dodatku Battle for Azeroth. Wybaczcie, że nie było filmu przez tak długi czas, natomiast ostatnie 40-72 godziny od w zasadzie premiery dodatku siedziałem na streamie i praktycznie non-stop grałem, w ten sposób wbiłem sobie level, wbiłem item level, wykonałem bardzo dużą część kontentu. No i dzisiaj takie w sumie taki film informacyjny, co, jak tam, gdzie tam, jak mi się podobało, ponieważ to są bardzo takie częste pytania. Po pierwsze, no to mam już 120 poziom, raczej to już nie powinno być zaskoczeniem. Item level 326. Mam trochę epików, już porobiłem troszeczkę mitycznych instancji, o tym jeszcze za chwileczkę. 15 poziom naszego Heart of Azeroth, zaraz jeszcze przejdziemy do jakichś takich generalnych informacji. Natomiast mam jeszcze tutaj profesję, mining wylevelowany do maxa, cały czas jeszcze enchanting robię, ale jest strasznie trudny do ogarnięcia. W każdym razie, zacznijmy od tego, jak mi się levelowało. Levelowało się naprawdę mega super. To nie było dla mnie zaskoczeniem, jeśli chodzi o to, ponieważ ja już levelowałem wiele razy na becie i ten proces wykonałem już ze 3-4 razy, więc mniej więcej wiedziałem, z czym będę się liczył. No i przede wszystkim też robiłem to na hordzie. Stąd też każdy kolejny quest dla mnie to było takie, okej, dobra, to teraz idziemy tu. W każdym razie, na pewno, co mogę zwrócić uwagę, to to, że wiele rzeczy zostało zmienione. Też na przykład na instancjach od bety troszeczkę się pozmieniało, niektóre lokacje zostały troszeczkę przedizajnowane, niektóre moby troszeczkę inaczej działają, questy również zostały usprawnione. Więc po prostu miło zobaczyć coś takiego, takie, o, tutaj dodali coś takiego, o, tutaj zrobili coś takiego. Jeśli chodzi o przelewelowanie mojej postaci, zajęło mi to około 12 godzin. Levelowaliśmy w sumie w party, pięcioosobowym na samym początku. Byłem ja, Slayprox, moja dziewczyna Monika, był Bonkol oraz Evron. I levelowaliśmy sobie i na początku troszkę to szło, można powiedzieć, mozolnie. Natrafiliśmy na samym początku na dosyć duże problemy, ponieważ od razu jak odblokował się właśnie quest 5 minut przed północą na wykonanie tego dodatku, czy też na start właśnie tego Heart of Azeroth, dostaliśmy totalnego laga. Wiele osób mówiło, że takich lagów nie miało i od razu mogło przejść sobie do zrobienia questa. My utknęliśmy na jakieś 10-15 minut w tym właśnie pomieszczeniu, tam gdzie Magnin dawał nam questa na Heart of Azeroth. Przelogowaliśmy się, jeden reset serwerów prawdopodobnie i wszystko już zaczęło działać dobrze i w ogóle bez lagów nic. Tak jak wcześniej to była jakaś masakra, tak po restarcie, bo tam Blizzard zrobił jakieś tak, wyforsował na wszystkim disconnecta i zadziałało. I wleźliśmy do gry, zrobiliśmy Heart of Azeroth, lecimy z levelowaniem. No i w sumie w takim party pięcioosobowym, jeśli nie ma się aż takiego mega mocnego zgrania, no to mieliśmy nieco kłopotów niektórzy z nas, na przykład ja byłem strasznie, wiecie, taki, bo już to wszystko robiłem, więc wiedziałem co i jak, więc chciałem lecieć dalej. No i w ostateczności zdarzało się tak, że musieliśmy na przykład na kogoś czekać, albo ktoś czekał na mnie. Parę razy zdarzyło się tak, że przy escort misji na przykład coś zrypałem, bo zobaczyłem skałkę gdzieś tam obok, pobiegłem i mi się mob zrestartował, a to jest najdłuższy escort quest jaki jest i mi się mob zdespawnował. Więc łącznie było to 12 godzin, ale myślę, że gdybym robił to sam, ewentualnie w takiej bardziej ogarniętej grupie, to myślę, że spokojnie można zejść do 9 godzin. To było takie siedzenie, więc myślę, że wy też powinniście liczyć mniej więcej 10-15 godzin, taki mniej więcej rozstrzał w zależności od tego, jak będziecie sobie levelować. Jak levelowałem przede wszystkim? Jeśli chodzi o mnie, to ja levelowałem w ten sposób, że leciałem po prostu przez krainy. Zaczęliśmy od Drastvar i tutaj wykonaliśmy całe Drastvar, dosłownie 10 na 10 zrobiliśmy cały Drastvar. Tutaj jest bardzo dużo questów, są bardzo fajne questy. Nie robiłem wielu pobocznych questów w zasadzie. Zrobiliśmy główną tą misję. Następnie poszliśmy sobie do Tiragard Sound, dlatego że słyszeliśmy, że w Stormsong Valley są jakieś lagi. Wykonaliśmy całe Tiragard Sound, dosłownie tam jeszcze parę mi pobocznych questów pozostawało. I ostatecznie zrobiliśmy Stormsong Valley, natomiast zrobiliśmy to tylko do momentu odblokowania Shrine of the Storm, czyli 4 chaptery, więc będę musiał jeszcze tu sobie te chaptery dokończyć. No i w ten sposób wbiliśmy sobie poziom. Jeśli chodzi o moje porady co do levelowania, to zróbcie tak, żebyście zahaczyli o każdą skrajnę. To jest bardzo ważne. Musicie mieć przynajmniej friendly w każdej reputacji, po to, żeby odblokować następnie world questy, więc zahaczcie po prostu o wszystkie 4 krainy. Są pytania, czy warto przechodzić na Zandalar w momencie, gdy levelujecie, bo też war campaign będzie was zabierał w trakcie levelowania. Dzisiaj
na tą chwilę ja bym szczerze mówiąc nie polecał. Zostańcie sobie w tych krainach na spokojnie, przelewelujcie sobie, ponieważ jeżeli przejdziecie sobie właśnie na Zandalar, teraz jest strasznie dużo graczy levelujących, strasznie dużo high leveli. Jeżeli tam pójdziecie na War Mode On, a właśnie na Kultiras możecie włączyć War Mode On. Ja levelowałem całe War Mode On, nawet ani jednego hordziaka nie spotkaliśmy do 120 poziomu, stąd też dlatego polecam wam. Włączcie War Mode, będziecie mieli 10% więcej expa, przelewelujcie sobie spokojnie w tych krainach, a później możecie nadrobić sobie ten Zandalar spokojnie w tym War Campaign, więc nie przejmujcie się tym absolutnie. Następnie wylądowaliśmy na tym około 280-290 item level. Jak to mniej więcej będzie wyglądać w przypadku levelowania po przelewelowaniu naszej postaci? I żeby dogirować się, to my zrobiliśmy coś takiego, że zapisywać na heroiki można się dopiero od 305 item level. No my nie mieliśmy 305 item level, więc żeby się tam dostać, to po prostu weszliśmy sobie w Primate Groups, następnie w Dungeons, Start Group, no i oczywiście my znaleźliśmy sobie grupę złożoną z widzów i tak dalej, która chodziła manualnie na nie. Czyli jeżeli pójdziesz sobie z grupą pięcioosobową do tej instancji, na zasadzie, że po prostu jeżeli chcecie iść na Freehold, to przejdziecie się tutaj i zobaczcie, tu jest wejście do Freehold, wejdziecie tam, to nie ma żadnego limitu item levela. Możecie tam wejść nawet na 150 item level, jak sobie chcecie. Stąd też my zdobyliśmy troszeczkę te przedmioty, 305 item level, no i następnie sobie oczywiście jechaliśmy coraz to dalej. Następnie już dzisiaj odblokowano mythiki, więc też te mythiki porobiłem. W zasadzie nie zrobiłem paru mythików, nie zrobiłem jeszcze King's Rest oraz Toldagor. To są dwie instancje, które jeszcze będę musiał zrobić, resztę już zrobiłem, no i jak sami widzicie, mam te 326 item level, z tym, że mam jeszcze jakiś tam trinket, który mógłbym zamienić, bym miał pewnie więcej, zaraz zobaczę, ile będę miał z tym trinketem, tylko że no, noszenie tych trinketów dla item levela to jest takie trochę, 328. Moim zdaniem ten trinket, który tutaj mam, jest o wiele lepszy, więc sobie go zostawiłem. Z brońmi miałem naprawdę bardzo duże problemy, żeby sobie je zdobyć, więc musiałem kupić ostatecznie z Auction House'a, bo miałem takie tragiczne bronie, że szok. Więc jeszcze na te bronie poluję, nie chcą mi kompletnie wylecieć, masakra, to jest jakieś przerąbane. Następnie Island Expeditions. Porobiliśmy sobie Island Expeditions i mamy trzy wyspy i na dwóch z tych wysp nie byłem na becie, więc miło było zobaczyć sobie coś nowego, coś ciekawego. Fajnie się bawiłem. Powiem szczerze, robiliśmy też wersję mityczną tych instancji. Udało nam się o włos po prostu ogarnąć. Zbieracie. Zbieram. O kurwa, uda nam się, jeżeli zbierzemy to. Kill the win! Mówię, zbierajcie to. Ostatni? Yes! Oh my god! Ale było to takie troszkę nieprzyjemne, szczerze mówiąc. Nie wiem, to jest takie troszeczkę sztuczne pompowanie. Wydaje mi się, że te moby po prostu mają te tak zdesignowane są, żeby po prostu zdobywać nieco więcej niż gracze tych punktów. Ale za to PvP jest super. I gdy zbierzecie trzyosobową drużynę, to możecie zapisać się właśnie na ten Island Expeditions i możecie je wykonywać. I to jest naprawdę super. Ten tryb, powiem szczerze, bawiłem się najlepiej. Tutaj play versus play jest naprawdę mega fajne. I fajnie się właśnie na tym War Mode bawiłem. Tutaj macie taki weekly cup, czyli w tygodniu trzeba wypełnić ten pasek i dostajecie 2500 Azeritu. Polecam wam właśnie to zrobić. Jeśli chodzi o kolejne moje porady, to jest coś takie jak kontrakt. Kontrakt to jest przedmiot z inskrypcji, tworzony przez inskrypcję, profesję. Możecie znaleźć to na Auction House, ewentualnie ktoś może wam to wykraftować. I są to kontrakty, które dają wam buffa, jak zresztą widzicie, do różnych frakcji. Wiem, że do tych akurat Honorbound oraz Seventh Legion, takich, które pchają historię do przodu, nie ma. Polecam wam wziąć sobie kontrakt Champions of Azeroth. To jest najlepszy kontrakt, dlatego że Champions of Azeroth jest to taka frakcja, która pozwala wam z każdym kolejnym poziomem zdobywać więcej item levela. Ja mam, zobaczcie, 323 item levela na naszym Heart of Azeroth, więc ten Heart of Azeroth leveluje wraz z wami i wraz z waszym poziomem reputacji. Stąd też włączcie sobie właśnie te Champions of Azeroth i następnie levelujcie sobie, bo ten kontrakt daje wam 10 reputacji za każdy wykonany quest. Jeśli chodzi o moje poziomy reputacji, to wygląda to w ten sposób. Za chwilę będę miał właśnie Seventh Legion zrobione. W zasadzie to jak wykonam tylko 4 world questy, to będę miał już tutaj to zrobione. Więc super. Champions of Azeroth Friendly, Order of Embers, Proud War Admiralty mam najwięcej, bo tam zrobiłem najwięcej questów. Storm's Wake również za chwilę to zrobię, zresztą muszę dokończyć jeszcze trochę tych questów właśnie w tamtej krainie. Tortoland Seekers, no tutaj jeszcze troszeczkę jestem, tak powiedzmy, na neutralu. Jeśli chodzi o moje upgrade'y, to ja tutaj też jeszcze robię. Natomiast te upgrade'y wymagają od nas, prawdopodobnie będą dopiero w następnym tygodniu, bo kolejny upgrade wymaga od nas odwiedzenia 5 różnych wysp. No a 5 różnych
wysp. Chodzi oczywiście o Island Expeditions. Na razie są dostępne tylko 3 i one są jakby na rotacji tygodniowej. Misje te tutaj, które sami możecie zobaczyć, są takie... Jeśli chodzi o te misje, to polecam wam bardzo robić po prostu misje z tego. O jest, za 22 godziny dopiero wrócą. Oh my god, wysyłam ich na jakąś chorą misję. To polecam wam właśnie robić to w ten sposób, że macie tutaj, widzicie, te za reputację. Za reputację najlepsze, róbcie reputację, to jest wam najbardziej potrzebne. Będziecie dostawać też jeszcze przedmioty. Żadnych battlegroundów PvP, szczerze mówiąc, nie robiłem. Jeżeli chodzi o taki ogólne, co sądzę o dodatku Battle for Azeroth, to muszę powiedzieć, że jest to dodatek solidny. Jest naprawdę fajny. Zobaczymy, co będzie dalej. Bo wiecie, na samym początku wszystko wydaje się być naprawdę mega super fajne, ładne, piękne. Ale no później, wiecie, po paru dniach przyjdzie co do czego i zacznie może być nudno. Teraz jest dosyć sporo kontentu, trzeba się oczywiście nim cieszyć. Sporo osób jeszcze leveluje i wy też, mam nadzieję, że sobie tam na spokojnie levelujecie, że macie jakieś tam wolne z pracy, ewentualnie kobita, czy też chłop nie stoi nad głową i możecie sobie spokojnie levelować. Oczywiście pamiętajcie, że rajdy dopiero zostaną otwarte za 2 tygodnie, zresztą widzicie, dopiero 5 września zostaną odblokowane, więc macie naprawdę sporo czasu na to, żeby sobie przelevelować i popolgirować wasze postaci. Do tej pory myślę, że już takim standardem będzie 330-340 item level. Za tydzień wychodzą war mody, czy też warfronty bardziej. I z tych warfrontów lecą epickie przedmioty 340-350. Skrzynka jest jedna tygodniowa, która daje 370 item level, więc to też warto będzie oczywiście wykonać. No i czy coś jeszcze jest, co mógłbym powiedzieć? Auctionhouse jest strasznie zlagowany. Nie wiem, czy u was też doświadczyliście tego. Tutaj staram się posprzedawać troszkę tych tutaj enchantów, bo też sobie zainwestowałem troszeczkę pieniądza, więc mam nadzieję, że ostatecznie jakoś tutaj to wszystko zejdzie. No i co poza tym mogę jeszcze powiedzieć o dodatku Battle for Azeroth? Naprawdę fajnie się ten leveluje, jeśli chodzi o mój time played, no to na tym poziomie mam 1 dzień i 3 godziny, czyli w zasadzie, no jak sami widzicie, 20 ile? 7? 4, 5, 6, no 7, dobrze, boże, już matematyka, przepraszam, jestem, ostatnie parę dni siedzę naprawdę tak dużo, strasznie dużo siedzę na streamach, więc więc wiecie, robię takie nocne warty. Dzisiaj też zresztą, jak ten film obejrzycie, to wieczorem prawdopodobnie będę siedział na streamie, więc jak coś, to wpadajcie sobie. No i co, jeśli chodzi o moją twórczość i różnego rodzaju filmy, no to będą one dopiero ruszać. Teraz porobiłem już praktycznie wszystko, co jest potrzebne mi do zrobienia w tym tygodniu, więc spokojnie mogę usiąść teraz do moich questów. W każdym razie, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie Battle for Azeroth, to śmiało napiszcie mi na dole w komentarzach, bardzo chętnie przeczytam, zobaczymy, co tam macie do powiedzenia. No i też przede wszystkim napiszcie, jak wy sobie radzicie, który level, ile siedzieliście, ile robicie, jaki item level, tego typu rzeczy. Zróbmy taki informacyjny filmik. No i ja spadam i do zobaczenia, pa, pa. Cześć.